Witajcie wszyscy, z tej strony Sarlen, a to kolejny motywator tygodnia w grze StarCraft 2 Legacy of the Void. Ja mam wtorek, na po 16, wy macie prawdopodobnie środę. I najnowszy mutator Koło Niefortuny, otchłań zaczyna przenikać do naszej rzeczywistości i wypacza czasoprzestrzeń. Warunki na polu walki co jakiś czas zmieniają się w sposób przypadkowy. Wszystkie chwyty są dozwolone, dowódcy bądźcie gotowi na każdą ewentualność. Mutator odbędzie się na mapie Bariery na Ulnarze i Teoria Chaosu. Mutatory dobierane są losowo i zmieniają się co jakiś czas w trakcie misji. Może być nieźle. Może być, powiedzmy, ciężko. Te punkty już porozdawałem i myślę, kim na to pójść. Myślałem, że któryś, że kimś z tego najwyższego poziomu. Ewentualnie Borazun. Dobra, wezmę Borazun. Poziom trudności. Jestem trochę zmęczony, to weźmiemy sobie niski. Dzisiaj w sumie ciekawe zjawisko. Jak niektórzy mówią, że w lecie cieplej, że w lecie chłodniej jest. O, z alerakiem. Że w lecie chłodniej jest w lesie niż gdziekolwiek indziej. Tak. Dzisiaj, dla was wczoraj, 18, miałem wyjazd terenowy do lasu, tak w lesie było ok. Było w sumie ciepło, nie wiało zbytnio. Wróciliśmy do miasta, wysiedliśmy z autokaru. Jak zaczęło wiać? Mi się prawie w głowie nie mieści. Samo wyjście z lasu też. Czyli wychodzi z lasu na drogę, wieje. Cieplej było w lesie. No ale, można powiedzieć, że terenówka się w miarę udała. To co mieliśmy tam trochę nazbierać, to zbieraliśmy, a ja znowu podczas nagrywania StarCrafta ziewam. Nie wiem, co jest nie tak. Ta gra mnie nie nudzi. Normalnie jak gram w coś, to nie ziewam. A tutaj o. No dobra, wiem, że ciągle o tym ziewaniu mówię, ale cóż. Erupcja lawy. W losowych miejscach co jakiś czas następują. Następują erupcje lawy, które zdają obrażenia jednostkom naziemnym latającym. Wrogie jednostki podpalają teren w chwili śmierci. Wszystkie budowle wroga atakują nieprzyjazne jednostki, które znajdą się w pobliżu. Aha, i one się zmieniają co jakiś czas. Słodko. Symulator, dobra. To tyle dobrze, że mogę sobie ten pylon po prostu przesłać. Chyba jednak nie mogę sobie go tak przesłać, tylko muszę umieścić ten pylonik. Wespę zawsze spoko, ona zbiera wespę automatycznie. Więc jest to dobrze. Dobra, mam pylon. Rozstawmy te tam dwie, nawet trzy bramy. Będziemy mieli z czego jednostki przyzywać. I cofka. Chociaż chodź, postawimy od razu kuźnię tutaj z tyłu. Potem rutyn cybernetyczny i będziemy sobie badać. Tak, to jest myśl. To kosztuje 25, to też ok. Guardia cieni. Mogę sobie przesłać też parę nowych próbników. Nim to się zbuduje. Tak znowu zbiorę surowce na... Na co te surowce zbiorę? Na rdzeń cybernetyczny. Już. Dobra. I jeszcze, jak ty już jesteś kolego, to postaw mi tutaj działo. Nie będę miał takiego pięknego dostępu do tego pylonu. Czy ja tu chcę już coś badać?
A zbadajmy sobie. Nawet to przyspieszmy, czy tam chronobustujmy, jak to woli. To i też to. Niech się bada wszystko. To ma trochę czasu. 160 sekund to jest. 3 minuty prawie. Auć, trochę jednak to robi. Minuta, okej, okay, dobra. Mogę budować ich. Dalej wolę nie budować wiele, ale widzę, że muszę, bo idzie na mnie atak. A mam też gwardię, więc w razie co będę się bronił nimi. Aha, pylonów nie ma. Chociaż ty i ty już też myślisz, bądź przestańcie. Chcę po prostu przyzwę te jednostki. No jedna nie wyjdzie. Armia Anuna próbuje zająć niebiańską barierę. Jeśli im się uda, rozpoczną proces jej przeciążenia. Co mi zrobisz, jak nie złapiesz? Nerazimowie są Ta, gotowi teleportują zająć się, cel. okej. Okay. Czekaj, to jest oczywiście w polu energetycznym, tak. Jesteśmy No, nie ty. Jeden, jeden. Wyznawcy Amona przejęli kontrolę nad niebiańską barierą. Waszym celem jest jej odbicie, zanim dojdzie do przeciążenia. Gościu, masz już jakieś oddziały? Mieć masz. Ale nie korzysta. Pylony. Pylon cienia. Czy jakkolwiek coś się odmienia. A propos mroku. Trzeba postawić radę z mroku. Nie chciałem rymować. Nie Epidemia? możemy pozwolić, aby armia Amona Aha. zdobyła tę barierę. Niewystarczająca ilość minerałów. Jestem tu. Nasz wróg zajął jedną z barier. Waszym głównym celem jest jej odzyskanie. Dnia zagłady. Bardzo mądrze. Okej. Służę. Póki co. Dobra, na razie myślimy już tutaj. To już się zbudowało? Tak. Blink. Ulepszenie. A tutaj. Amon nadjął jeden z tworów z Lunaru do swej woli. Jeśli możecie, zniszczcie go i uwolnijcie od tego losu. Bariera. Nasz pylon jest atakowany. Twoi sojusznicy walczą. Intrygujące. Dobrze. Twój sojusznik potrzebuje twojej obecności, aby móc zająć cel. Poruszamy się niezauważeni. Nasz pylon jest atakowany. Niewystarczająca ilość. Jestem silny niczym cała. Jestem tu w mroku. Nalgusz, chodź tu.
No myśmy tego w końcu nie przyjęli. A nie, do... nie. Sobiego? Nie, to moi. Ty tutaj się bawisz, tak, tak. Dobra, to i to. A tu się kto kręci? A, ten kto jest. Okej. Celawy, gen. Musimy ją utrzymać, dopóki nie zajmiemy również pozostałych. Jednością z cieniami. Oj! Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Jestem tu. Dobra. Ładź, tu przeskocz. Baza twoich sojuszników jest niezaatakowana. Twoi sojusznicy walczą. Kurde, ja wiem, co muszę zrobić. Rekompensować waszą słabość. Cicho, Araku, naprawdę. Baza twoich sojuszników jest oblężona. Już wolę osłonę niż teleport. Siły Amona ruszają, aby zająć niebiańską barierę. Poruszamy się niezauważeni. Do dnia zagłady. Tak, wyburzająco? Siły Amona przejęły kontrolę nad jedną z niebiańskich barier. Waszym głównym celem jest jej odbicie. Dobrze. Niszcz, niszcz, niszcz. A ja tu sobie postawię pylon. Baza twoich sojuszników jest oblężona. I cóż. Nawet moje budowle są bardziej przydatne w walce niż wy. Jestem tu w mroku. Jestem tu w mroku. Dołącz do sojusznika, aby zająć cel. Jestem przy sojusznika. Dobra, trochę niestety zamilkłem, ale już jest. Jedna z niebiańskich barier znajdzie się za moment pod kontrolą wroga. Tam na dole. Trzeba się trochę sprężyć. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Ty, ziomek, buduj pylon. Przyjęliśmy kolejną barierę. Kontynuujcie, dowódcy. No. Zwycięstwo jest nasze. To strona idę. Wróg przejął niebiańską barierę. Musimy ją odbić. Musiałem. Hop. Co? Blokada surowców, naprawdę. Ty. Tu. Wzmocnijcie mnie, słuchaj. Co u niego działa? Chyba już nic, tylko Araka wzmocniamy, co? No cóż. No i tak. Czy on mi tu zdąży to postawić? Chyba nie. Niewystarczająca ilość minerałów. Jestem tu w mroku. Trzy bariery zostały deaktywowane. Jeśli zabezpieczymy pozostałe dwie, ocalimy Ulnar. Pylon jest atakowany. Stoi. Do dnia zagłady. Inkubacja obcych? Ej, pomioty. Naprawdę.
Ty. Chodź. Stawisz tu pylonka. I jeszcze trochę działu postawisz. Bo Kitajcy kombinują. Dobra, ja idę tędy i... Ojojoj. Jedna salwa, druga salwa. Z tego gościa zdjąć. Są oni tacy powolni? Nie wiem. Nie wiem, nieważne. I teraz ty ziom tu. Co robi mściciel? Ojojoj. To było nieuniknione. Zaćmienia. Bariery są w połowie procesu przeciążenia. Musimy deaktywować wszystkie 5. Aby zabezpieczyć rezerwy energii Ulnaru. Nie dobrze. W to mi strzelać. Dziękuję. O nie, 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 serio, nie, 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 nie. Wasza baza zaczyna być problemem. Czekaj, czy ja mogę stawiać tu? U niego działa, mogę. Jesteśmy jednością z cieniami. Ciemność widzi. Dobrze. To. Ojej, dobra. Wyciszam się, legam dalej. Sługi Amona próbują zająć jedną z barier. Wkrótce przejmą nad nią kontrolę.
niepokojnie wasz brak obrony. Wróg pozna naszą furię. Dołącz do sojusznika, aby zająć cel. Jestem tu. To już czwarta bariera pod naszą kontrolą. Gdy deaktywujemy piątą i ostatnią, pokonamy Amona. Ciemności. Bardzo mądrze. Twoi sojusznicy walczą. Dobrze. Będzie jak mówisz. Dobra, jestem. Jaki tam telefon do odebrania? No, w sumie kończymy ten pójdę motorek. Trochę on potrwał. Kończymy. Zapomniałem w ogóle o tym, że miałem coś do badania w międzyczasie. Nie. Wasza baza zaczyna być problemem. Uleczenie zakończone. Jesteśmy o krok bliżej od przejęcia kontroli nad wszystkimi. Dobra, koniec. Cel nie wpadnie w ręce wroga. Skończyliśmy, no. Gościu kolosy sobie złożył. Jakby to był poziom trudności normalny, to mogłoby się nam to nie udać. No ale cóż, dwa razy Unii i Tropiciele. Ogólnie Tropiciele to są bardzo fajne jednostki. Lubię je. Zwłaszcza, że atakują naziemne i latające, więc jest całkiem fajnie. Co tu mam? Aha, okej, to jest fajne. Przyzwani od razu. Przyzwani kontroli na stałe. Ciekawe. Czarnej dziurze przez jednostki z maskowaniem. Życie ofiarowane nic. Zebrane surowce on trochę więcej. Zniszczone jednostki. No dobra. Więc to bez tego motora było na tyle. Nie było żadnego nowego bohatera do przedstawienia, a następnym bohaterem w współpracy, z tego co wiem, będzie nowa Terra, czyli tyrański duch. Prawdopodobnie będzie do kupienia albo tak jak Alarak i Abatur, albo powiązana z tajnymi operacjami Nowy, których notabene też nie mam. No dobra. Ale działa się... No tak, to jest przetrwanie ekranu. Mam nadzieję, że wam się podobało. W razie co, wiecie, komentarze pod spodem i tak dalej, wszystkie opcje znacie, są wam znane. I trzymajcie się, ludzie, miłego dnia. Na razie.